Lotnisko Ławica, okno na świat dla Wielkopolski. To stąd turyści z naszego regionu wybierają się w podróż na zagraniczne wakacje. Z powodu pandemii koronawirusa ostatnie miesiące stoją pod znakiem braku lotów międzypaństwowych, co znacznie wpłynęło na kondycję finansową lotniska. Okres lockdownu, teraz kolejne obostrzenia, kolejne rozporządzenia i wprowadzane tymi rozporządzeniami zakazy lotu do poszczególnych państw mają wpływ oczywiście na sytuację finansową lotniska. No dzisiaj już możemy mówić rzeczywiście o tych stratach idących w kilkadziesiąt milionów złotych. Według najnowszych danych lotnisko do początku września straciło już 20 milionów złotych. Z kolei do końca roku kalendarzowego może stracić nawet dwa razy tyle. Nie będzie wpływów z tytułu parkingów, które lotnisko ma, czy też od najemców, którzy w tym momencie nie generują w tej chwili przychodów, no to my musielibyśmy dopłacić do lotniska 70 parę milionów złotych, które w tej chwili z strony formalno-prawnej taka pomoc nie jest możliwa. Ale wyłożyć pieniądze musieliby także inni współwłaściciele lotniska, a tych jest trzech. Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze, Miasto Poznań i Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego. Dlatego związki zawodowe alarmują, że z powodu złej sytuacji finansowej praca na Ławicy może stracić od 20 do nawet 40% zatrudnionej załogi. To jest sytuacja niezwykle kłopotliwa dla nas wszystkich, bo przecież nie tylko dla pracowników, co jest oczywistą rzeczą i nie tylko dla związków zawodowych, które reprezentują tychże pracowników, ale też i dla samej firmy, bo chodzi przede wszystkim o sprawność działania portu, chodzi o te możliwości wynikające potem z poszczególnych kategorii działania. Dodatkowym czynnikiem, który wpływa na brak wpływów lotniska, jest utrzymujący się zakaz lotów z wybranych krajów do Polski. Na liście znajdują się m.in. takie kraje jak Hiszpania, Francja, Stany Zjednoczone Ameryki czy Izrael. Władze lotniska w nawiązaniu do stanowiska związków zawodowych przesłały własny komunikat w tej sprawie. Uspokajają, że zwolnienie 40% pracowników to najbardziej pesymistyczny scenariusz. Zakłada się taką możliwość jedynie w sytuacji znaczącego pogorszenia się sytuacji finansowej portu wynikającego z możliwego dalszego ograniczania ruchu lotniczego lub całkowitego ponownego lockdownu, jaki może wystąpić z powodu utrzymującego się stanu pandemii w roku obecnym. Poznańska Ławica nie jest jedynym lotniskiem w Polsce w tak trudnej sytuacji. Na początku września z apelem o pomoc do premiera Mateusza Morawieckiego zwrócił się prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. Mateusz Mękina, Puls Dnia.